Nadszedł moment, by przygotować coś wyjątkowego, ponieważ moja dziewczyna jutro kończy 18 lat. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku przygotujemy imprezę urodzinową dla mojej dziewczyny. Jeżeli wam się odcinki podobają, to... A widzę, że się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Lecimy mega z tymi łapkami w górę, więc wydaje mi się, że jesteście w stanie dzisiaj dobić 5000 łapek w górę pod tym filmem. Myślę, że to jest jak najbardziej sprawiedliwa liczba, którą wy jesteście w stanie jak najbardziej dobić. I subskrybujcie kanał, bardzo ważna sprawa, subskrybujcie kanał, ponieważ odcinki tutaj codziennie o 19:19 i na kanale Szczypson Plus, który jest oczywiście w opisie, tam również odcinki codziennie o godzinie 16:16, również moim zdaniem bardzo warto tam wbić. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajdę z wami w miejsce, w którym już zacząłem budować miejsce na imprezę urodzinową dla mojej dziewczyny. Jest ze mną dzisiaj Davik, tutaj gdzieś w fontanie się pluska. Siemano, witam cię bardzo serdecznie, ja Siemano. Jestem Davik. Witamy Davika bardzo serdecznie. Ostatnio widzicie, nie było odcinków z Dave'em, a teraz znowu są dwa odcinki w krótkim czasie. To jest coś niesamowitego. Reaktywacja! Reaktywacja z Dave i Szczypson, nielegalny biznes. Dobra, słuchaj, już ci mówię, co będziemy dzisiaj robić. W dzisiejszym odcinku musimy przygotować imprezę urodzinową dla mojej dziewczyny. Ponieważ, no, ostatnio żeś mi źle doradził z tym, żebym ją sprankował, to mi się... Dobrze, ale... To nie było dobrze. Wyciągnijmy plusy z tej sytuacji. Zgodziła się, tak? Czyli to tak, zgodziła się. Do tego na poważnie, to będzie chciała być twoją żoną. Tak, właśnie, to też jest ważna sprawa, chcę do tego podejść na poważnie. Widzowie, nie możecie nikomu powiedzieć, że... Patrzcie, tutaj mam przygotowane coś takiego. Ostatnio dałem jej taki czerwony diament, nie wiem, co to, szafir taki, nie wiem, tak, ten. Tak. A dzisiaj przygotowałem złoty. I tym złotym będę chciał się oświadczyć, patrz. Już bazę. No, złoty emerald. To jest. No nie, no tobie tylko pokazałem, wiesz o co chodzi. Możesz mi oddać już. W każdym razie to jest szafir, którym będę chciał się oświadczyć Emilii. I jeszcze chciałbym go nazwać. Chodź, w sumie możemy to teraz zrobić. Chodź, pójdziemy do kowadła i nazwę go, zadam pytanie przez co? Czy wyjdziesz za mnie? Coś takiego. Jak jej to wręczę, to ona zobaczy na to i będzie wyjdziesz za mnie. I ona będzie w szoku, nie? I to w ten sposób zapytam się, to będzie takie oryginalne. Dobra, tu jest kowadło, bo to pamiętałem. I pytanie, wyjdziesz... O, nie mogę się pomylić. Wyjdziesz za mnie? Pytanie. Dobra, Szczypson, to kiedy mały tost? Nie wiem, nie planuję na razie. Nie planuję, ja się boję małych tostów. Małe tosty są niedopieczone, więc to jest ryzykowne. Dobra, słuchaj, chodź, idę ci pokazać to miejsce, w którym mam przygotowane to miejsce na tą imprezę. Nie jest tam jeszcze wszystko zrobione, ponieważ to jest na razie w stanie takim, jakby to powiedzieć, trochę surowym, trochę nie, bo to jednak coś tam już jest zrobione, ale niewiele. O kurczę, tu będziemy musieli jakoś... Wow, ale poleciałeś na główkę. Ojej, ja też. Dobra, musimy tu przepłynąć. Nie mam glutka ze sobą, wiesz. No, ojoj, no ja mam, ale to już zejdziemy na piechotę, to nie jest daleko. Ojej, uważaj, bo tu jest wir wodny. Wow, ale cię wciągnęło! Uważaj. To nie wiem, co to właśnie jest. Przygotowali to na nas włamywacze. Zdecydowanie. Dobra, czekaj, trzeba minąć tą magmę. To jest bardzo niebezpieczne, żeby tutaj na nią nie stanąć, bo się pali gira, widzisz? Nie możesz. Dobra. Podpaliła mi się gira. Patrz, tam jest altanka, w której ja wtedy z nią randkę miałem pierwszą. Tam też jej zaśpiewałem. Nie wiem, czy słyszałeś? Tak, słyszałem. No kurczę, stary, podobało ci się? Bardzo fajna piosenka, ale kiedy mi taką zrobisz? No, Davik, wszystko w swoim czasie. Myślę, że też za niedługo dla ciebie zrobię piosenkę jakąś. O, jak fajnie. I ja w ogóle wpadłem na pomysł, stary, żeby zrobić koncert. Koncert w Minecraft. Czaisz? Ja zbuduję scenę i zrobię koncert swój własny. To myślisz, że to jest dobry pomysł? Dobry, ale będę twoim podawaczem wody. Dobra, w sumie będzie potrzebny taki. Taki jeden. Dobra, patrz, tutaj jest zejście na dół. Tu będzie trzeba dać jeszcze takie, jak to się nazywa? Zapadnie takie. No, czekaj, aż się stworzę, bo chyba będę miał z czego. Ojej, siadłem se. Co to zrobiłem? Ojej, nie mogę se kliknąć w plecach, co jest grane. Tutaj mam drewno, dobra, już se to zrobię. A i tam na to trzeba... A, dobra, robią się dwie, to luz. Dobra, i tu dajemy takie dwie zapadnie. O, i to wygląda teraz... Jak kanał. Wow, koksy, co jest? Co to jest? Co to się tu wydarzyło? To już mamy ucztę złotych jabłek. Dobra. O nie, co jest? Nie chcę na ciebie siedzieć. Dobra, czekaj, biorę sobie to jabłko. O, jemy sobie jabłko. Złote jabłko na koksa. Stary, jak ja się czuję teraz potężny.
Ja nie mogę. Jesteśmy teraz niesamowici. Dobra, zejdźmy na dół. I słuchaj, w tym miejscu tutaj. Iść lewą stroną, bo prawa strona jest niedokończona, trzeba uważać. Lewą, lewą! A, spadniesz, dobra, i dobra, spadniesz, dobra. Złamiesz girę i co wtedy? Nie, patrz! Dobra. O nie, kurczę, patrz, pierwszy imprezowicz przyszedł. Nie, Delik kręci. Dobra, włamywacz taki. Patrz, tu jest stół. Stół dla wszystkich. I w tym miejscu tutaj na środku będzie siedzieć właśnie Emilia. Tu zrobimy dla niej taki duży tron. Taki duży. Okay. Duży tron, na którym ona sobie będzie siedziała. Tu jest scena, na której. Co będziemy pić? Nie przewidziałem tego jeszcze, wiesz, to będę musiał wszystko dopracować. Patrz, tu mam na przykład Michę. Będzie można do Michy nalać coś i wypić. Albo jakiś barszcz, nie wiem, zobaczymy, przygotujemy jakąś ucztę, stary. Ja będę musiał pogadać z jakimś kucharzem też, żeby jakiś kucharz to po prostu, wiesz, tutaj coś upichcił. No i tu jest scena, na której będziemy witać gości i będziemy tutaj też stąd, wiesz, jakby Emilia może jakieś przemówienie walnić. Tutaj, zaśpiewaj tutaj. No, ale ja nie mam piosenki jeszcze, stary, to bym musiał na szybko nagrywać, na jutro. To ja ci zrobię beat? Nie, ja ci zrobię beat. A dobra, no to dawaj. Taki freestyle. Dobra. Okej. Jest, kocham cię, Emilia, całym sercem. Będzie nas tu jeszcze więcej. Tutaj na parkiecie dęszę. Tutaj se skaczę po więcej. Teraz widzowie zostawiają tutaj lajki. Zostaw lajki. I... Nie no, nie jestem stary dobry w freestylowaniu. To nie jest najlepszy pomysł. Może żebym freestylował i cokolwiek tutaj nagrał, to raczej trzeba coś przemyśleć więcej. Ale jeżeli chcecie jakąś piosenkę jeszcze w Minecraft, tutaj jakąś piosenkę w miłosą dla Emilii, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu. To może coś tam wykminimy jeszcze. Albo z Davikiem jakąś nutę czy coś, nie wiem, zobaczymy. Co by się działo? Tutaj jakie na 10 by były... tysięcy łapek. Ja wiem! Na 10 tysięcy łapek nutek robimy wspólną nutę? Tak, 10 koła. Jak ją nazywamy? Nazywamy ją żabie łódka. No dobra. Żabie łódka. Nazwę jeszcze przemyślimy, ale na 10 koła łap. Każdy stawia łapę, jak będzie 10 koła, to robimy nutę. Dobra. Okej, no mogę na to pójść, więc 10 koła łapek w górę i lecimy z nutą. Dobra, stary, ja nie wiem, co byśmy tu mogli jeszcze przygotować, stary. Jakieś krzesła by się przydały, ale... No nie wiem, to możemy zrobić jeszcze później, w sensie... Ja bym przygotował coś takiego ważnego... A, w ogóle tu jest parkiet, bo nie wiem, czy o tym mówiłem. Tak, tylko o tym zafreestylowałem. O kurde, faktycznie. Czekaj, a czemu ja nie mogę... Czemu ja na tym skaczę, a ty nie? Weź po prostu. O. A ja też nie mam nóg? Też nie mam nóg! Stary, to jest jak bagno. Ale jesteśmy. Bagno, no? Jesteśmy w bagnie. Podoba mi się w bagnie. No to jesteś żabą, więc to wiesz, to może żarcik od Bartka typowy. Jak to było z tym bagnem, co on mówił? Nie wiem. A dobra, nie, lepiej tego nie powiem. Nie wiem, o jaki żart chodziło. Ale dobra. Ci powiem. Dobra. Że co zrobić w bagnie, żeby było go więcej? Aha, już pamiętasz, wiem, tak, pamiętam. Najbardziej smutny żart Bartka. Dobra. Czekaj, kurczę. A nie, dobrze to zrobiłem. Równo to jest. Już myślałem, że to oświetlenie nie, jest takie. Nie, jest scenie. Dobrze, ale tutaj masz zaśpiewać. Musisz tutaj zaśpiewać nutę. No dobra, ale ja teraz nie jestem w stanie zaśpiewać, stary. Nie jestem przygotowany. Ale nie, spokojnie, ale nie. Na urodzinach od Emilii. Ja na urodzinach od Emilii. Ale. Tak. Aha, że ty za beatboxujesz. Ale dobra, to możemy tak zrobić, Kurczę, no ja mogę zaśpiewać na żywo, tylko muszę tekst napisać wcześniej, stary. Bo ja freestyle to wyjdzie straszny. Nie, no freestyle. Musisz tam. Tak. No dobra, to będziemy, dobra, nie wiem, zastanowię się, jeżeli widzowie tego chcą, to niech zostawiają łapki w górę i może to jakiś freestyle będzie, no zobaczymy. Ale scena dobra, nie? Taka dobra wielkość, tak, fajna tutaj, tak, wiesz, tak przemówienie. A, tu by mikrofon trzeba było postawić jakiś, czekaj, mam coś, jakiś ala mikrofon? Nie mam nic, chyba takiego, co by przypominało mikrofon, niestety. Proszę bardzo. O, super, ale to by... To będę musiał się tak nachylać. Będziemy tak mówić w dół. Tak, tutaj będzie trzeba tak śpiewać. Albo tu sobie będę musiał tak stanąć. Oj, teraz będę mógł śpiewać do mikrofonu. No ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Muszę go na płotku też mógł. Ty, a w jakiej sytuacji ja powinienem jej najlepiej dać ten szafir, ten złoty? Tak w połowie imprezy, tak staniesz na scenie już po zaśpiewaniu piosenki. Albo w trakcie piosenki. Ja nawinę o tym, że ją coś tam kocham i że to jest dla niej coś tam tego, wiesz, co chodzi? Tak. To jest dobry plan chyba, no. To chyba tak zrobię. Kurczę, ale jestem zestresowany już na samą myśl, jak o tym myślę, wiesz? Ja mam nadzieję, że to się uda, bo... No bo ja chcę, żeby ten wieczór, albo ten dzień, nie wiem kiedy to będzie, był idealny. Ojoj, ten szkielet tutaj, widzę, no, że... na pewno będzie. Widzę, że ten szkielet tutaj bardzo, bardzo dużo oczekuje ode mnie. W ogóle wiesz, że ja z Emilią postanowiliśmy razem zamieszkać?
Ja, gdzie? W no, pokoju? Znaczy nie w pokoju, tylko zaczęliśmy, jakby mamy upatrzone miejsce na ten, na dom, wiesz? O, lala. No, tylko muszę jeszcze pogadać z burmistrzem, żeby wykupić się. Tamtą ziemię, nie? Bo... Skręcasz się, Tosik. Bo trzeba, musi być wszystko prawnie. No tak, no stary, ja myślę na poważnie o życiu. No, no to kiedy mamy tos? No pytam. No nie wiem, to akurat nie jest poważne. To jest bardzo nie? odpowiedzialne i ryzyko... O, wciągnęło cię, David! Spokojnie, no dobra, ty jest... No tak, faktycznie. Ja tak nasiągłem, że mnie trochę ściąga na dół, ale... O, uważaj, creeper za tobą. Jest zielony nieprzyjaciel. Czemu ty nie masz... Czemu ty nie masz tego? Ponieważ zostawiłem w swoim domku. Aha, rozumiem. Mam taki biedacki. Na podróż. Taki biedacki. Ej, tak. Poczekaj, bo my nie mamy jak nawet wrócić do zamku, a tu nam pada na łeb. Kilofa. Czekaj, wejdźmy tędy. O nie, tak się... O, przepraszam. Aba, nie ma problemu. Drzwiczki masz jednego kobla, ale tak. To już tu... A, dobra. Ło nie! Weszliśmy do celi! Musisz kilofę zniszczyć. Dobra. O, cyk. Ja nie wiedziałem, że tu jest ten, jak to się nazywa, że tu są lochy. Więzienie. To żeśmy się sami wpakowali w kłopoty. Dobra, stary, no mamy przygotowane. No nie, no to już chyba wszystko, czy coś jeszcze musimy tam przygotować dla niej. Kurczę, no ja nie wiem, właśnie boję się, że o czymś zapomnę ważnym. Coś do jedzenia chodzi. A do jedzenia, no to tak, ale to będę musiał z kucharzem pogadać. Wiesz, kto dobrze gotuje na tym serwerze? No ja gotuję bardzo dobrze. Ta, byłbyś w stanie przygotować co nieco? Oczywiście. A co oferuje Frog i inne? Cukierki nadziewane adwokatem. Okej. Jakieś ciasteczka bardzo dobre. Pawełka też mogę zaoferować. Te z adwokatem? Tak, też. A, okej. Okay. Ja wiem, kto nie lubi tego batonika. No. Okay. Co jeszcze mogę? No jakieś kurczaczki tutaj. Ale no ale jesteś w stanie na przykład barszcz też ogarnąć. Nie wiem, nigdy nie gotowałem barszczyku, może wyjść taki kurczę. Niedoprawiony, ale mogę spróbować. Mi się wydaje, że by ci się udało bezproblemowo. Ja bym podjął się wyzwania. Dobra, no to gotuję barszcz. Ta będzie barszcz? Dobra, super. Dobra, słuchajcie, barszcz. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro na imprezie u Emilki, więc zapraszam do niej na kanał. Link macie w opisie do jej kanału, ponieważ to u niej właśnie odbędzie się impreza urodzinowa. My ją tam jakoś, wiecie, zwabimy. Ona nie wie nic o tym, więc w ogóle cicho, nie mówcie jej nic. Ona wiem, że będzie nagrywała odcinek właśnie z urodzin i ją wtedy zabierzemy na tą imprezę tam, taką urodzinową, o której ona totalnie nic nie wie, więc... Cicho i nic nie mówimy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.